Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Mateusz i dziś zapraszam Was na odcinek o endoprotezie biodra. Na wstępie ruszyliśmy dla Was z naszą stroną physiomate.pl już w pełnej odsłonie. Odświeżony blog i przede wszystkim możliwość zapisania się do każdego z nas w łatwy sposób na terenie całego Wrocławia. Zatem jeśli planujesz operację lub borykasz się z kontuzją, już dziś umów się do nas na wizytę. Operacja wymiany stawu biodrowego na nowy jest jedną z najczęstszych operacji przeprowadzanych na świecie. Czasami jest konsekwencją naszego zaniedbania, ale także może wynikać z naszego stylu życia czy z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wiemy jedno, jesteśmy stworzeni do ruchu i nasze stawy to uwielbiają. Co jednak jeśli czujemy, że codzienne życie z powodu bólu nie cieszy już nas tak bardzo, a z każdym krokiem jest coraz gorzej? Kiedy zapada decyzja o operacji? Przede wszystkim pierwszą klasyfikacją taką wstępną dla pacjenta będą objawy. Ból, który wybudza w nocy, ból pojawiający się podczas każdej aktywności dnia codziennego. Podczas siedzenia lub leżenia jest ok, ale tylko gdy się ruszymy, wstaniemy po coś, boli. Przy czym pojawia się znaczne ograniczenie ruchomości w stawach i osłabienie siły mięśniowej. To wszystko wpływa także na nasze zdrowie psychiczne. Ze względu na pogorszenie jakości snu, czy uczucie, że jesteśmy niewolnikiem bez ruchu, bo kojarzymy ruch coraz częściej z czymś złym, z bólem. Musimy się zainteresować naszym biodrem, w szczególności wtedy, kiedy boli, ale także kiedy jesteśmy po 60 roku życia. Im więcej funkcjonujemy w bólu, tym biodro będzie w gorszym stanie. W przypadku, gdy leczenie zachowawcze w postaci rehabilitacji nie zmniejsza objawów, fizjoterapeuta powinien zalecić, abyś udał się do dobrego ortopedy. Po wykonaniu zaleconych badań RTG czy rezonansu zostanie podjęta decyzja o sposobie leczenia. Jak wygląda operacja? Tu oszczędzę Wam filmów z operacji i posłużę się symulacją 3D. Chirurg musi wymienić staw, a więc musi się jakoś do niego dostać. Wstawienie endoprotezy biodra może być operacją mało inwazyjną w przypadku przedniego dostępu do biodra. Jest to bardziej skomplikowana procedura, ale pozwala na szybszy powrót pacjenta do zdrowia. Dostęp tylnoboczny, czyli ten bardziej inwazyjny i też bardziej popularniejszy, jeżeli chodzi o operację na NFZ, wymaga przecięcia mięśni m.in. pośladkowych i głębokich mięśni rotatorów kości udowej. To sprawia, że okres rekonwalescencji jest dłuższy, jeśli chodzi o używanie kul i uzyskanie aktywnych zakresów ruchu w biodrze po operacji. Przy endoprotezie stawu biodrowego lekarz dostosuje odpowiednio kształt panewki oraz wielkość protezy indywidualnie do pacjenta, dzięki czemu podczas rehabilitacji będzie można uzyskać jak największą swobodę ruchu w stawie. Wszystko to trwa do 2 godzin. Oczywiście ten czas może się wydłużyć w przypadku, kiedy lekarz planuje coś dodatkowego, na przykład zaopatrzenie jakiegoś złamania kości udowej. Wtedy ten czas naturalnie się wydłuża. Życie po operacji biodra. Już w pierwszej dobie po zabiegu rozpoczynamy rehabilitację i powrót do chodzenia. Powinniśmy zostać poinformowani o tym, o co mamy zadbać i czego nie robić, a także trzymać się zaleceń lekarza. Odpowiednie ćwiczenia pod okiem specjalisty pozwolą Ci na szybszy powrót do codzienności bez ograniczeń. Współpraca z fizjoterapeutą jeszcze przed zabiegiem zagwarantuje Ci szybszy powrót do zdrowia po operacji. Zatem jeśli planujesz jakąkolwiek operację stawu, umów się na wizytę, aby wspólnie zaplanować Twój szybki powrót do zdrowia. Okej, ale jest kilka pytań, które z Waszej strony mogą się pojawić najczęściej. Chociażby na przykład, jak długo trwa taka rehabilitacja po endoprotezie biodra? Otóż odpowiedź brzmi bardzo różnie, ale można powiedzieć, że od 8 tygodni do kilku miesięcy. W zależności od sytuacji pacjenta, jego sprawności i przebiegu operacji. Są rzeczy, których nie powinniśmy robić w pierwszych tygodniach po endoprotezie biodra. Zazwyczaj lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta powinien przekazać Wam dokładne instrukcje, jak nie doprowadzić do uszkodzenia czy zwichnięcia wstawionej endoprotezy. Unikamy przede wszystkim zgięcia w biodrze powyżej 90 stopni, nadmiernej rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, ale także przywiedzenia, czyli zakładania nogi na nogę w przeróżny sposób. Okej, ale czy zawsze będziemy musieli przestrzegać tych ruchów? Nie. Wszystko to zależy od tego, jaką swobodę ruchu ma umieszczony w panewce trzpień. Jak uniknąć operacji biodra?
czasem niepokojące objawy i towarzyszący przy tym ból nie jest jednoznaczny z wyrokiem operacji. Jeśli udamy się do fizjoterapeuty, a po konsultacji z lekarzem w badaniach wyjdzie, że nasze biodra nie są takie złe, to można uniknąć operacji poprzez rehabilitację. Regularne wizyty i odpowiedni trening bardzo często okaże się dla Ciebie czymś, co sprawia, że ból z dnia na dzień znika i stajesz się bardziej sprawny fizycznie. Zadbanie o swoje zdrowie to najlepsza inwestycja, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której będzie konieczna operacja. Już dziś zadbaj o swoje biodra i wejdź na naszego Instagrama PhysioMate. Tam znajdziesz kilka ciekawych ćwiczeń, które możesz już teraz wprowadzić do swojego treningu czy porannej rutyny jako świetna profilaktyka dla Twojego ciała. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze może wywołać ból biodra, to zapraszam Cię z kawusią na naszego bloga, a także na film o najczęstszych przyczynach bólu biodra. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości dotyczące zabiegu endoprotezy stawu biodrowego. Jeśli jednak pojawiło się jakieś pytanie z Twojej strony podczas filmu, to zostaw je w komentarzu poniżej. To niesamowite, jak możemy staw, z którym się naturalnie rodzimy, wymienić na nowy i normalnie z tym żyć. Jednak zawsze jest powód do walki o to, aby uniknąć operacji, ingerencji w nasze ciało i po prostu żyć z tym stawem bez bólu, jeśli się da. Kończąc dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, a ja tak od siebie życzę Wam zawsze szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymajcie się, cześć!